Cześć, witam widzowie serdecznie. Słuchajcie, miałem nagrać ten materiał już wczoraj, ale niestety ze względów technicznych problemów, gdyż mój Atari napierdala. Mam ochotę kupić sobie w przyszłości Commodore'a T64 albo 128, nie wiem, bo wiem, że tam prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że będzie miał aż 128 kilobajtów pamięci, także prawdopodobnie będę nagrywał lepszej jakości filmy. Więc dzisiaj mówię na temat ten, co chciałem powiedzieć wczoraj, a więc to, co się stało, to tragedia w Rosji. Słuchajcie, wszyscy moi znajomi, te 30 milionów osób, które mnie subskrybują, zdam sobie sprawę z tego, że Kina Trzewa zapisała się do PiS-u. Jest bliską współpracownicą pana Macierewicza. I o to chodzi, że usiłowała zbombardować Rosję swoim ciałem. Więc po odbiciu kilkukrotnym się od ziemi wypsała w te... Tylko wiecie co, to jest dziwnie, że nie trafiała w punkty newralgiczne tak zwane. Ona wykańczała swoim ciałem bardzo dziwne miejsca. Jakiś magazyn, biurowiec. Ludzie, słuchajcie, mam do was jedną naprawdę piękną prośbę. Przestańcie subskrybować dżabę, gdyż George Lucas i tak już je dał namiary na następną serię, którą będzie robił. Jabba Hutt zmartwychwstanie. I kina, mam nadzieję, że te 2 dolary dziennie na planie filmowym będzie porządnie się udzielać. Chętnie byśmy ją wysłali do tego Hollywood. Niech George Lucas ją sobie weźmie. Proszę bardzo, jeszcze mu płacimy, złożymy się, kurwa. Dość kiny TV na lubię. Dziękuję.